nazywam się Lech Bater. Jesteś grafikiem czy malarzem? Jestem grafikiem, który maluje. Skończyłem Wydział Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk i zaczynałem od tworzenia grafik. Tak naprawdę nadal w procesie powstawania obrazów to grafika jest zawsze punktem wyjścia. I najpierw na komputerze robię projekt, który jest w formie kolażu cyfrowego, a później w momencie, kiedy już dokładnie wiem, co mam namalować, dopiero zaczynam malować. Na Twoich obrazach, nawet tych najbardziej realistycznych, pojawiają się graficzne znaki. Czy można je nazwać znakami Batora? Nie mam do nich praw autorskich, ani nie jestem ich wynalazcą, ale myślę, że tak. To są takie elementy, które wykorzystuję dosyć często. Mam słabość do krzyżyków, mam słabość do cyfr, strzałek i różnych mniej lub bardziej określonych geometrycznych kształtów. No i wykorzystuję je co jakiś czas w moich obrazach, nawet tych bardziej realistycznych. To są takie elementy świadczące o mojej duszy grafika. Czym albo kim są dla Ciebie jelenie? Lubię jelenie. Jelenie w polskim malarstwie zawsze kojarzyły się z kiczem, z jeleniem na rykowisku. A są to na tyle urocze stworzenia, że wydaje mi się, że warto dać im jeszcze jedną szansę, żeby jakoś wróciły w lepszym stylu. Poza tym jeleń jest na tyle anonimowy, że każdy może zobaczyć w nim tego, kogo chce zobaczyć. To mogę być ja, to może być ktoś znajomy, to może być ktokolwiek. Więc jakby staram się nie narzucać interpretacji, kto to jest, tylko zrobić z jelenia taki symbol, przedstawić go w różnych sytuacjach. Opowiedz nam o ludzikach Lego. Nie. Prosimy. Ludziki Lego można znaleźć w różnych miejscach na moich obrazach. One pojawiały się na samym początku mojej przygody z malowaniem. Gdzieś tam w dzieciństwie miałem sporą kolekcję tych ludzików i byłem z nimi sentymentalnie związany. Poza tym parę lat temu ludziki wydawały mi się na tyle łatwe do namalowania, a jednocześnie miały na tyle fajny, mocny, graficzny wydźwięk, że na początku mojej przygody z malowaniem właśnie powstało kilka prac z ludzikami w roli głównej. Który obraz jest Twoim ulubionym? To jest bardzo trudne pytanie. Mam dużą słabość i sentyment do tej małej sarenki. No, jest niewątpliwie uroczym stworzeniem. Jest namalowana znacznie bardziej realistycznie i bardziej dokładnie niż moje pierwsze obrazy, ale jednak tło proste, graficzne łączy ze sobą to, co robiłem wcześniej z tym, co maluję teraz. I w tym momencie to jest na pewno jeden z moich ulubionych obrazów. No, wystarczy na nią spojrzeć, jest taka mała niunia. Czy pojawi się niedługo jakiś nowy znak Batora? Tak, pojawi się. Kropka.